Nowenna przed świętem błogosławionego Bronisława Markiewicza. Dzień 9. Zatroskany o ojczyznę. Pan Bóg wybrańcom swoim znak na czole kładnie. Naród, który tych znaków nie widzi, przepadnie. Słowa Adama Mickiewicza. W chwilach trudnych, a za taką uznać trzeba chwilę obecną, wypada szukać znaków nakreślonych palcem Bożym na czołach ludzi wielkich, świętych ludzi, przez których Bóg daje naszemu narodowi swoje ojcowskie zlecenie. Do ludzi tych niewątpliwie należał błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, twórca zakładów wychowawczych dla sierot i opuszczonej młodzieży, założyciel zgromadzeń zakonnych pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Ojczyzna była dla niego przedmiotem szczególnej troski. Kochał ją rozumnie i głęboko. Już jako student gimnazjum przemyskiego w roku swojej matury 1863 zamierzał przekroczyć granicę austriacko-rosyjską i wziąć udział w powstaniu styczniowym. Spotkanie niezwykłego młodzieńca w Przemyślu, który przepowiedział przyszłość Polski, zmieniło jego plany. Nawiązując do tego wydarzenia, po latach będzie wołał: Polacy, zaklinam was na Boga, na rany Zbawiciela, na Matkę Boską, Królową Polski, Ojczyznę miłą, zaklinam was w imieniu rozumu zdrowego. Powstrzymajcie się przynajmniej przez 9 nadchodzących lat od wszelkiej polityki zewnętrznej, a natomiast oddajcie się z całą siłą pracy wewnętrznej. Zaprzestańcie walki na polach bitew, a oddajcie się bojowaniu cichemu, a znojnemu na każdy dzień. Bóg chce, abyście wiedli każdy na swoim odcinku bój bezkrwawy. W roku 1887 napisał książkę Trzy słowa do starszych w narodzie polskim w stuletnią rocznicę rozbioru ojczyzny, w której nakreślił program odnowy duchowej i materialnej dla Polski, będącej wówczas pod zaborami. W trzeciej części swej publikacji zwraca się on do świeckich reprezentantów narodu. Wskazuje na opuszczenie i wielkie zaniedbanie prostego ludu we wszystkich dziedzinach, wzywając do działania i reform na rzecz najuboższych. Istnieją, napisze, 4 czynniki, dźwignie, które stanowią o życiu i potędze narodów. Są to religia, literatura, historia i byt polityczny. Byt polityczny narodu jest koroną 3 poprzednich elementów. Gdy naród cieszący się wolnością polityczną popełnia nadużycia, wynosząc siłę nad prawo, wówczas 3 inne dźwignie, składające się na szczęśliwość narodu, tracą na swojej sile i doniosłości, po czym w narodzie następuje rozkład i haniebny upadek. Reformę należy przeprowadzić w duchu Chrystusowym. Naprawmy wszystko w Chrystusie. On jest kamieniem węgielnym. Na nim jedynie należy wznosić wszelkie budowanie ludzkie. On jest najwyższym ideałem moralnej doskonałości, do której ma dążyć ludzkość. On ma przekształcić pojedynczego człowieka, rodzinę, szkołę, dzieła sztuki, umiejętności państwa i narody. On jest słońcem sprawiedliwości, wzywa ksiądz Markiewicz, domagając się również reformy oświaty opartej na religii, historii i literaturze polskiej. Błogosławiony ksiądz Bronisław wszystkich uważał za braci i wszystkich chciał do Boga zbliżyć.
Pragnął, by jego rodacy byli chrześcijanami nie tylko z imienia, ale przede wszystkim z uczynków, aby inne narody mówiły: patrzcie, jak ci Polacy wyładnieli, jak wśród nich miłość, trzeźwość, czystość obyczajów, jak się nawzajem wspierają, jak dbają o ubogich. Założyciel zgromadzeń michalickich bardzo gorąco kochał Polskę i polski naród. Polska była dla niego wielką sprawą, dla której żył i pracował, za którą modlił się i umartwiał, której służył swoim mieniem, zdrowiem, życiem i śmiercią, bo nawet w godzinie śmierci myślał o niej, upominając swoich duchowych synów i córki, aby trwali w swoim powołaniu i pracą wychowawczą służyli Polsce, napisał ksiądz Michułka. Patriotyzm i miłość ojczyzny były dla księdza Markiewicza prostą konsekwencją prawdziwie pojętej miłości Boga i realizacji swojego powołania. Tym, którzy przybywali do miejsca, aby zostać jego pomocnikami, a czasem i kapłanami, stawiał jasno cel i zadanie nowego dzieła. My tu pracujemy, żeby Polsce przybywało świętych. Tak miłość do ojczyzny w pierwszym rzędzie przejawiała się jako nadzwyczajna troska o właściwy kierunek wychowania i kształcenia młodzieży. Błogosławiony Bronisław nawoływał bezustannie do kształcenia dzieci w duchu Chrystusowym, gdyż tylko w Chrystusie widział zbawienie świata i swego narodu. I w tym duchu, wytkniętym przez księdza Markiewicza, Polaka o szerokim sercu i spojrzeniu, stawajmy jak jeden mąż pod sztandarem Maryi, by realizować jego wizję. I pamiętajmy o tym, co powiedział: kochać ojczyznę to pomagać braciom, kochać ojczyznę to świadczyć miłosierdzie, kochać ojczyznę to budować w oparciu o Boga, kochać ojczyznę to żyć pracowicie i powściągliwie, kochać ojczyznę to sławić jej imię, kochać ojczyznę to nie narzucać nikomu swojej kultury, lecz z uznaniem przyjąć dobro innych narodów, kochać ojczyznę to pomóc ludziom w osiągnięciu celu doczesnego i wiecznego, kochać ojczyznę to znać jej dzieje, literaturę i być świadomym jej kulturalnej odrębności. Modlitwa o kanonizację i cud uzdrowienia za przyczyną błogosławionego Bronisława Markiewicza. Wszechmogący wieczny Boże, który czynisz ludzi narzędziem Twej niewyczerpanej dobroci, pokornie Cię prosimy o kanonizację Twojego sługi, błogosławionego Bronisława kapłana, za jego troskę o zbawienie bliźnich, a zwłaszcza dzieci opuszczonych. Udziel nam za jego wstawiennictwem łaski, o którą niegodnie Cię prosimy. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.